Cześć, witajcie na moim kanale. W tym tygodniu pokażę Wam, jak uzupełnić serię danych, liczbę porządkową oraz datę w sposób automatyczny i nie będziemy tego robić nawet przeciągając komórki. Na pewno znacie sposób, który pozwala Wam po zapisaniu cyfry 1 i 2 obok tabelki zaznaczyć te dwie komórki, a następnie przeciągnąć kwadracik w prawym dolnym rogu. To zadziała, natomiast to zadziała tylko przy naszej tabelce. Oczywiście, jeżeli zaznaczymy samą cyfrę 1 pojedynczą i przeciągniemy ten kwadracik w prawym dolnym rogu w dół, no to będziemy mieli same jedynki. Żeby pojedynce była dwójka, musimy w tym momencie przeciągnąć, nacisnąć na klawiaturze przycisk Ctrl i wtedy dopiero nam pojawi się pojedynce dwójka. Co natomiast, jeżeli chcemy uzupełnić taką serię danych, taką serię liczbową liczbami od 1 na przykład do 500, no i nie mamy obok żadnej tabelki. Możemy to zrobić za pomocą narzędzia, które znajduje się w zakładce Narzędzia główne i tutaj nazywa się ono Wypełnij. Wybieramy w tym miejscu seria danych, wprowadzamy wartość początkową 1, zostawiamy, końcową możemy wpisać dowolną, na przykład 500, wypełniamy kolumny do dołu zwykłymi liczbami, klikamy OK i mamy dodane 500 pozycji, nie musimy tego przeciągać. To samo, jak widzieliście w tamtym okienku, możemy zrobić również z datami. Jeżeli ja wprowadzę tutaj datę moją początkową, która będzie to na przykład data dzisiejsza, po kliknięciu wypełnij seria danych oraz po wybraniu formuły tutaj data, możemy wybrać, czy ma to być dzień, ma to być dzień powszedni, miesiąc i rok. Natomiast jako wartość końcowa musimy wpisać datę, na przykład niech to będzie 3 września 2024 roku. No i oczywiście idziemy w dół, czyli tutaj zaznaczamy kolumnę. Klikamy OK i mamy wypełnione kolumny. Czyli możemy w ten sposób za pomocą tego narzędzia wypełniać automatycznie kolumny albo nawet wiersze, które nie znajdują się obok żadnej tabelki. W sprawie szkoleń z programu Excel napiszcie na biuro@ujrp.pl. Zapraszam również do moich szkoleń na Udemy. Link do szkoleń znajdziecie w opisie tego filmu.